Duża, że tak powiem, frekwencja zawodników. Możemy tutaj krzyżować dwa roczniki bokserów i dlatego głównie właśnie zdecydowaliśmy się tam przyjechać. Dobry poziom walk, także naprawdę było warto. Trenuję 4 lata, no i myślę, że tak jakoś po prostu zaczęłam chodzić, tak żeby jakąś aktywność fizyczną mieć, a później no to już się zamieniło w taką prawdziwą pasję. A co dają Ci te zawody? No przede wszystkim doświadczenie i motywację do dalszego trenowania. Trenuję 5 lat i te zawody są bardzo ważne dla mnie, ponieważ mogę pokazać siebie, swoje umiejętności, sprawdzić siebie i przygotowuję się dzięki temu do ważnych zawodów Mistrzostwa Polski U15. Przyjechaliśmy po to, żeby zaprezentować tutaj walkę w formule paraboksu. Jesteśmy fundacją, która wspiera osoby po różnych wypadkach, po różnych sytuacjach życiowych. Generalnie dzięki właśnie formule tej, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy, mamy nadzieję na to, że młode osoby, które też uprawiają boks, będą mogły dalej kontynuować. To też będzie taki impuls dla nich, że osoby z niepełnosprawnością też mogą walczyć na ringu. Główna idea przyświetlająca temu spotkaniu jest naprawdę taka, żeby promować ten boks wśród niepełnosprawnych, a ogólnie promować w ogóle aktywność wśród niepełnosprawnych. W tym roku jestem naprawdę w szoku, bo przyjechali zawodnicy z całej Polski, zgłoszonych było około 90 zawodników i zawodniczek. Przyjechali też Czesi, także no ja jestem bardzo zadowolony. Młodzi ludzie mogą się sprawdzić z rówieśnikami, nie tylko na Mistrzostwach Polski, tylko jaki to jest ogólnopolski turniej, który daje prawo startu wszystkim zawodnikom. Mogą boksować każdy z każdym. O wydarzenie kolokowe.